Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, dzisiaj zza kierownicy Hyundai'a Kona. Jeśli szukasz dla siebie nowego, niewielkiego crossovera i chciałbyś poznać alternatywę dla Captura, 2008, Crosslanda czy T-Rocka, to bardzo dobrze trafiłeś lub trafiłaś, bo Kona w starciu z tak uznanymi rywalami wcale nie stoi na straconej pozycji. Zainteresowany? Zapraszam na test. Hyundai Kona na rynku zadebiutował w 2017 roku i znajdziemy już oczywiście samochody używane. I w tym momencie zwracam się do właśnie takich osób, które szukają na przykład Kony, ale używanej. Otóż dzięki partnerowi kanału, czyli firmie Car Vertical, możecie sprawdzić sobie dokładnie taki samochód przed zakupem. Wystarczy, że wejdziecie na stronę carvertical.com, wpiszecie VIN, pobierzecie raport i sprawdzicie, czy ten samochód nie był na przykład kiedyś skradziony, albo czy nie miał wielkiego dzwona, lub czy ktoś nie kręcił przebiegu. Co najlepsze, nie dostaniecie takiej informacji, miał wypadek albo nie miał i kropka, tylko sprawdzicie sobie na przykład zdjęcia z takich uszkodzeń. Będziecie mogli zobaczyć, czy to był faktycznie dzwon, czy jakaś niewielka obcierka, jak na przykład twierdzi sprzedawca. Także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać, kliknijcie w link, który macie w opisie do tego filmu, pobierzcie sobie raport i zrobicie to 10% taniej niż standardowa oferta. Także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Kony. I na początek kilka słów, kilka technikaliów o tym, co ja w ogóle mam w teście. Ponieważ Konę możemy dostać i w wersji standardowej benzynowej, i jako hybrydę, i jako pełnego elektryka. Taki pełny elektryk był już u mnie na kanale, to był mój pierwszy kontakt z Hyundaiem Kona. Jeśli ktoś nie widział, to również w opisie do filmu ma linka. A dzisiaj w teście benzynowy silnik turbo 1.6 TGDI, 198 koni mechanicznych, 265 Nm, i 7,7 sekundy do setki. Przyznacie, że brzmi to nieźle? Aby było jeszcze lepiej, dodam, że mamy tutaj dwusprzęgłową, siedmiobiegową, automatyczną skrzynię biegów. W zasadzie jedyna rzecz, której nie mamy, to napęd na cztery koła, bo Kona występuje również w takiej wersji. A ostatnia rzecz, którą musicie wiedzieć, to to, że samochód do testu otrzymałem w wersji N-Line. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, ten samochód może się komuś podobać, może się nie podobać, szczególnie w takim kolorze, jak to często słyszę, majtkowym. Nie wiem, czemu tak się mówi na taki kolor, ale widocznie tak się mówi. Ja może sam dla siebie bym takiego koloru nie zamówił, ale pomijając kolor, chociaż w sumie on jest moim zdaniem spoko, bo samochód po prostu bardzo wyróżnia się na drodze, to wszystkie dodatki z pakietu N-Line, te wszystkie znaczki naprawdę dodają temu modelowi charakteru. I teraz tak, wersję benzynową dostaniemy w dwóch wariantach, 1.0, albo od razu przeskakujemy na te 1.6 i prawie 200 koni. Rozstrzał jest dosyć duży. I takie wtrącenie, bo mój test Kony zbiegł się z wprowadzeniem nowych przepisów, nowych mandatów w zasadzie, za przekroczenia prędkości. Można zauważyć już na ulicach, że wielu kierowców jeździ dużo wolniej i bardzo dobrze. Tyle, że pojawia się takie pytanie, po co dzisiaj komu 200 koni i 7 sekund do setki? Bo wydaje mi się, że jeśli to będzie zmierzało w takim kierunku, jak widać, że zmierza, czyli wszyscy po prostu mocno zwolnili, no to ta kwestia jest zastanawiająca. Nie będę w nią teraz wchodził, ale na pewno jest to w pewien sposób ciekawy temat. Ja się zastanawiam, czy nie stanie się dzisiaj w Polsce tak, że wrócą do łask małe silniczki o niedużej mocy, bo nikt nie będzie potrzebował samochodów w cudzysłowie wyścigowych, ale to może na inny temat. Odnosząc się do Kony i tego, jak się z tą jednostką jeździ na co dzień, mi do głowy przychodzi w zasadzie jedno słowo. Fantastycznie. To jest rewelacyjny napęd do tego samochodu. Samochód jest mega dynamiczny. W każdym zakresie obrotów, w każdej sytuacji, w mieście, na trasie, na autostradzie, na ekspresówce, mocy mu kompletnie nie brakuje i po prostu potrafi sprawić bardzo dużą radość. Ale sam układ jezdny Hyundai Kony w wersji N-Line nie czyni z tego samochodu wyścigówki. To jest oczywiście niewielki crossover, to nie jest samochód do latania po zakrętach. On się dość mocno przechyla. Układ jest w miarę precyzyjny, ale też oczywiście bez przesady, z naciskiem na w miarę. Także nie zakładajcie, że jak zobaczycie kilka znaczków z literką N, zobaczycie 200 koni, to będziecie latali bokiem po zakrętach i ścigali się ze wszystkimi, bo nie do tego służy ten samochód. Ale jeśli lubicie czuć pod prawą stopą moc, to tej Wam tutaj nie zabraknie. Powiem natomiast o wadach tego auta, bo zawsze trzeba na to zwrócić uwagę. I jest to w pewien sposób dla mnie zaskakujące, bo troszkę nieprzyjemnie zaskoczyła mnie skrzynia biegów. Ja bardzo lubię te skrzynie w Hyundai, w Kiach. To jest świetna skrzynia, bardzo szybka, bardzo przyjemna na co dzień, ale
zdarza się tutaj tak, czy po prostu często tak jest, że szczególnie podczas prób dynamicznego ruszania ta skrzynia ma pewnego laga. I to w sumie ja zauważyłem nie tylko przy ruszaniu, chociaż przede wszystkim, ale ten lag daje się czasem we znaki. Jest po prostu spore opóźnienie, jak wciśniecie gaz mocno, to zanim coś zacznie się dziać, to minie chwila. Trzeba się do tego przyzwyczaić, pewnie można się do tego przyzwyczaić, ale to jest coś, co mi się akurat nie spodobało. On w ogóle przy tej mocy, nawet z tą skrzynią na dwójce, jak sobie szczególnie na sporcie szybko ruszacie, to potrafi piszczeć na drugim biegu, także możecie sobie uświadomić, jaką tutaj mamy moc, ale nie to jest największą wadą tego samochodu. W mojej opinii, czy po prostu najmniej podobało mi się wyciszenie. O ile w mieście, czy po prostu w jeździe gdzieś nawet pod miastem do tych 80-90 jest bardzo dobrze, szczególnie jak na ten segment, to jak już wyskoczyłem sobie na drogi, gdzie można jechać 120-140, to jest głośno. I to jest na tyle głośno, że po prostu zwróciło to moją uwagę. Jechaliśmy sobie gdzieś w trasę, rozmawialiśmy i brakowało mi po prostu lepszego wyciszenia. To nie jest oczywiście samochód typowo na autostradę, jakiś pożeracz kilometrów, bo raczej nie z takim założeniem kupuje się Hyundai Kona, ale wyciszenie zdecydowanie mogłoby być lepsze. Z takich też rzeczy, które są w sumie pierdółkami, ale też zwróciłem na to uwagę, bo na przykład Android Auto jest, Apple CarPlay jest, tyle że Android Auto działał mi tutaj po kablu. Fajnie, gdyby było już bez, bo wielu producentów robi to bez. I w zasadzie jeszcze jedna rzecz, bo mamy tutaj na przykład head-upa, którego ja bardzo lubię. Tylko co trzeba zrobić, żeby ten head-up się pojawił? Naciskamy przycisk tutaj. Masakra. Ja head-upów na szybce nie cierpię i w zasadzie od razu go schowam, bo po prostu nie. Ale po tygodniu jazdy dla mnie to jest w zasadzie koniec wad tego samochodu, które rzuciły mi się w oczy, bo zwróćcie uwagę, to jest w zasadzie przedstawiciel crossoverów segmentu B, miejskich crossoverów, tak to nazwijmy. Dzisiaj te segmenty to jest tego tyle, że ciężko nazwać. To nie jest duży samochód. Zobaczcie, co ja tutaj mam. 3-stopniowe podgrzewanie foteli, proszę bardzo. Kierowca, pasażer. Wentylacja, proszę bardzo, 3-stopniowa. Coś, co w zasadzie jeszcze nie tak dawno było dostępne, czy było wyznacznikiem samochodów dużo wyższych klas. Takim w zasadzie ekskluzywnym, luksusowym gadżetem. Bo wentylacja fotela w niewielkim miejskim autku, wow. Grzanie kierownicy i to super działające. Ta kierownica momentalnie staje się ciepła. Mega przyjemna rzecz. Tak jak powiedziałem, Android Auto, Apple CarPlay, tu jest cała masa rzeczy. Utrzymywanie w pasie ruchu, aktywny tempomat i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale zacząłem to wymieniać po to, żeby uświadomić Wam, jak fantastyczne wyposażenie możemy już dzisiaj mieć w tak niedużym samochodzie. I tutaj na pewno widzę bardzo dużo plusów po stronie producenta. I zatrzymując się chwilę we wnętrzu. Troszeczkę nie podoba mi się to, jak są umieszczone zegary. To jest oczywiście znowu kwestia gustu, ale o ile same zegary, ja wiele razy mówiłem, bo to jest to samo, co w nowych Hyundaiach, są bardzo w porządku, ale chodzi mi o to, jak one są obudowane, bo troszkę to dziwnie wygląda. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Sam samochód spasowany, wykonany jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj Hyundai robi coraz większy postęp. Jest naprawdę tutaj, ja jestem pod wrażeniem za każdym razem, jak jadę tymi samochodami. Obsługa jest prosta, intuicyjna, szybka. Zobaczcie, że mimo, że mamy dotykowy ekran, mamy masę guzików, masę, no w zasadzie tyle, ile jest potrzebne, czyli przyciski służące do tego, co jest najważniejsze, klimatyzacja, sterowanie pokrętłem, ustawianie przyciskiem, wszystko to, co jest najważniejsze, obsługujemy za pomocą przycisków, także mega duży plus dla Hyundai'a. Idąc dalej, bardzo wygodne fotele. Często w tych wersjach takich ala sportowych ja mówię, żebyście się przymierzyli, bo te fotele, zdarza się tak, że one są specyficzne. Tutaj raczej tak nie jest. Ten fotel powinien odpowiadać moim zdaniem większości i na pewno jest to kolejny plus Hyundai Kona. Miejsca z tyłu jest moim zdaniem wystarczająco i przed nogami. Ja mam 182 cm wzrostu. Fotel kierowcy ustawiony jest na mnie. Zobaczcie, jak to wygląda. I tak samo nad głową. Nie stukałem w dach. Jest naprawdę w porządku. Bagażnik to pojemność 374 litry. Mierzone raczej ze schowkiem pod podłogą, takim niedużym na narzędzia. Jest to wartość przeciętna, nie ma tutaj szału, nie ma tragedii. I ja też zawsze mówię, że bagażnik każdy powinien dopasować do siebie, bo każdy z nas ma inne potrzeby, także na papierze niecałe 400 litrów. Na pewno ważnym pytaniem przy tak dużej mocy, te niecałe 200 koni, będzie to, ile ten samochód pali.
Ja się też bardzo nad tym zastanawiałem, odbierając go, jak to wyjdzie u mnie. I powiem tak, w mieście, w Warszawie, nie jakoś szczególnie zakorkowanej Warszawie, bo to był okres taki przedświąteczny, przednoworoczny, mi ten samochód palił około 8 litrów. Jak na miasto, jak na taką moc, ja uznaję, że jest to wynik w porządku, ale jadąc po trasie w większości ekspresowej do 120 na godzinę, ta wartość była podobna, bo to również było około 8 litrów, 8,1, 8,0, mniej więcej w tych rejonach. No i tutaj już ktoś kupujący ten samochód mógłby się spodziewać, że może być troszeczkę lepiej, no ale pamiętajcie, 200 koni, no coś za coś. Liczcie te 8 litrów przy szybszej jeździe gdzieś tam po ekspresówkach. No tak przynajmniej było u mnie. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniała odnośnie rzeczy troszeczkę denerwujących tutaj. To też nie jest, że tak powiem, cecha kony, tylko ogólnie wiele Hyundaiów to ma. Tu są strasznie przewrażliwieni asystenci jazdy, szczególnie w dwóch aspektach. Jeden to system utrzymujący w pasie ruchu, czy informujący o przekroczeniu pasa ruchu. On naprawdę czasami wystarczy zbliżyć się gdzieś tam do linii na jakiejś krętej drodze i on już będzie dariapę, brzydko mówiąc, bo myśli, że gdzieś wyjeżdżamy, a wcale tego jeszcze nie robimy. Ale bardziej denerwujący jest asystent martwego pola. Mi się często zdarza taka sytuacja, że albo samochód jest jeszcze bardzo daleko, ja spokojnie mogę ten manewr wykonać, albo już wykonałem ten manewr, gdzie ten samochód też był bardzo daleko, a on po prostu cały czas na mnie krzyczy. I pewnie jeśli jeździliście nowymi Hyundaiami, to wiecie, jeśli nie jeździliście, to wiedzcie, że te samochody mają taką cechę, no i trzeba się raczej do tego przyzwyczaić. No, z drugiej strony to też nie jest nic strasznego i tak jak powiedziałem, myślę, że jak się przyzwyczajimy, a pewnie można to zrobić, to będzie to dla nas po prostu normalne. Ale ja zawsze wsiadając z innych aut zwracam na to uwagę. No dobra, ale do brzegu. Ile to kosztuje? Ceny Hyundai Kony na 2022 rok startują od 84 900 zł, ale jest to oczywiście podstawowa wersja Pure, której pewnie nikt nie będzie zamawiał i dotyczy też wersji 1.0. Wersja 1.6, taką, którą jadę, zaczyna się od wersji Smart, czyli jest to trzeci poziom wyposażenia. Startuje od 112 400 zł. Cennik wersji N-Line kończy się w zasadzie na niecałych 130 tysiącach. To jest cena katalogowa, bez żadnych rabatów, ale oczywiście do niej też zawsze coś tam jeszcze dojdzie, jak choćby kolor, jakieś pakiety, także nie jest dzisiaj tanio, nie oszukujmy się, ale to nie jest tak, że nie jest tanio w Hyundaiu. Nigdzie nie jest tanio, samochody mega zdrożały, mówiliśmy o tym 1000 razy. Nie ma sensu się wgłębiać. Czy te ceny są dobre? Odnosząc do rywali, są dość konkurencyjne. No tyle dzisiaj po prostu kosztują niewielkie miejskie auta. Taką mamy rzeczywistość i albo to przełkniemy, albo nie. W każdym razie, troszeczkę porównując, gdyby ktoś mnie zapytał, nie będę już jakoś się tutaj mocno rozwodził, ale co bym wybrał? Captura, Tiroka, Crosslanda, Arone czy Kone? To jeśli byłaby to ta jednostka, to wyposażenie, to ja wziąłbym Kone. Mimo, że wymienieni rywale to są bardzo dobre auta, ale nie umiejąc tego do końca nazwać, ja się po prostu w Konie czuję najlepiej. I tak jak mówię, z czego to wynika? Do końca nie wiem, ale odczuciowo, patrząc na swoje reakcje za każdym razem, jak przez ten tydzień idę do tego samochodu znowu, wsiadam rano, wsiadam wieczorem, jadę gdzieś w trasę, to mnie prywatnie ten samochód pasuje najbardziej. I zachęcam wszystkich, którzy szukają samochodu w tej klasie, nie są jeszcze zdecydowani, nie jeździli Koną, jedźcie i sprawdźcie to auto, bo może ono Was bardzo pozytywnie zaskoczyć. Ostatnia rzecz, jaka mi została, to wystawienie końcowej oceny dla Hyundai Kona. Traci kilka punktów, przede wszystkim przez to gorsze wyciszenie, przez te pewne lagi i te pierdoły, które wymieniłem. Końcowo i tak wystawiam mu bardzo mocne 8. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym aucie, jak Wam ono się podoba, bo ono też ma dość specyficzny wygląd. W mój gust akurat trafił Hyundai bardzo dobrze, ciekawy jestem, jak to wygląda u Was. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, o kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!